Cześć, jest dzisiaj piękna sobota, a ja jadę do Myślenic na Zarabie na tak zwane długie wybieganie. Być może nie całkiem długie, ponieważ będzie to około 25 km i około 1000 metrów deniwelacji. Zapraszam. Zarabie stało się ostatnimi laty prawdziwą mekką biegaczy górskich oraz kolarzy górskich. Jest tutaj co najmniej kilka tras biegowych o długości od kilku do nawet kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast jak chodzi o kolarstwo górskie, mamy hełm z możliwością wyjechania na górę wyciągiem. Wprawdzie jednoosobowe krzesełko. Jest tam kilka tras zjazdowych, ale już wkrótce tutaj w okolicy Uklejny powstanie kilka tras downhillowych, które już są w tej chwili wyczyszczane. Włączam zegarek. Wbrew pozorom nie ma tutaj dzisiaj aż tak dużo ludzi. Pogoda troszeczkę się pogorszyła, przyszły chmurki, ale idealna temperatura do biegania to jest około 17 stopni. Ruch niewielki. Mijanka. I to jest taka uliczka, która doprowadza już do takiej stokówki, która przecina skośnie Uklejną. To jest pierwsza górka, którą będę trawersował. I tak biegnę tą stokówką. Stokówka ma około 3 km długości, może 200 metrów deniwelacji. Jest fajnym odcinkiem, żeby rozgrzać mięśnie przed dalszą częścią trasy. Jesteśmy w Beskidzie Wyspowym. Ja, stosując metody triangulacji, ostatnio sprawdziłem, że ponieważ Beskid Wyspowy, jak sama nazwa mówi, składa się ze szczytów oddzielonych od siebie głębokimi przełęczami. I biegnąc przez dowolne trzy wierzchołki, przy czym mówimy oczywiście już o Beskidzie Wyspowym jako takim, troszkę głębiej, nie samych Myślenicach, trzy dowolne wierzchołki przebiegnięte oznaczają około 25 km i około 2000 metrów deniwelacji. Czy to będzie Śnieżnica, Ćwilin, Mogielica? Czy to przykładowo będzie Luboń Wielki Szczebel i Zembalowa? To te dystanse i przewyższenia są praktycznie podobne. Magia? No cóż, magia geometrii i matematyki. A my ciśniemy dalej. Mamy tutaj kawałek takiego lekkiego zbiegu drogą ziemną, ale to jest tylko przedsmak tego, że za chwilę czeka nas ostry podbieg lub podejście drogą po płytach. I tutaj pojawia się często pytanie, kiedy robi się tak stromo, biec czy iść? Osobiście pamiętam, że tutaj na Garmin Ultra Race wcale nie było sensowne biegać. Lepiej było iść, także odpowiedź jest taka. Jeżeli nie masz wydolności Kiliana Jornetta lub Zbigniewa Mosoczego, starsze odcinki, podchodź, nie biegnij, nie stracisz tyle sił, które będą potrzebne w dalszej części trasy. Krótki odcinek asfaltowy, biegam właśnie do wsi Poręba koło Myślenic. Poręba, moi drodzy, jest słynna z tego, że jest jedną z ostatnich wsi w Polsce, gdzie jeszcze można parkować za darmo. Jak widać, stoją tu całkiem nieźle zaparkowane fury. Z Poręby możecie udać się na Kamiennik, Łysinę, Lubomir lub do schroniska na Kudłaczach. I tutaj w Porębie mamy bardzo charakterystyczne miejsce. Skręcamy w lewo na szlak, który jedzie na Kamiennik. Tutaj mamy 400 metrów deniwelacji i stromy podbieg łamany przez podejście. Podbieg pod Kamiennik to nie jest bułka z masłem. Sugeruję tutaj mniej strome odcinki biec, a stromsze jednak iść. Jest tu sporo kamieni, skąd nazwa szczytu, sporo korzeni. Dzisiaj wilgotno w lesie, po świeżych opadach. Ludzi niezbyt wiele, jak na te covidowe czasy, można powiedzieć, że całkiem spokojnie.
Jestem na 9 kilometrze biegu i dokładnie godzina za mną. Zbliżam się do szczytu małego kamiennika 790 metrów nad poziomem morza i potem fajna, przyjemna, dosyć płaska grań. Jeszcze ostatni kawałek pod górę. Trzeba dać sobie wszystko, a potem chwila przyjemności, czyli bieg po płaskim. Jestem już na szczycie małego kamienika i tu się otwiera widok w kierunku Łysiny i Lubomira. Teraz zbiegam z głównego wierzchołka kamiennika na przełęcz Suchą. Piękne miejsce, fajne również na zwyczajne spacery, nie tylko na bieganie. Przełęcz Sucha, jak sama nazwa wskazuje, nie ma tutaj wody. Na szczęście mam ze sobą coś do picia i do zjedzenia. Tutaj bardzo krótka przerwa na jedzenie i picie. Pojedzone, popite, można cisnąć dalej. Moi drodzy, za Suchą przełęczą bezpośrednio jest taka oto atrakcja. Kto tu chce biec do góry, niech biegnie. Ja jednak idę, ponieważ tutaj na odcinku 700 metrów mamy 200 metrów przewyższenia. Naprawdę bardzo stromo, jakieś korzenie, po prostu esencja pięknego lasu Beskidu Wyspowego. Jestem na szczycie Łysiny 791 metrów nad poziomem morza. I tu jest dobre drzewo, żeby się porozciągać, dlatego że za chwilę będzie długi zbieg, więc warto trochę poluzować mięśnie. Okej, okay, let's go. Następny przysiłek nazywa się Obajtki. Zgadnijcie czemu. A w Kudłaczach jest tutaj schronisko z bardzo charakterystyczną obsługą, ale można tutaj usiąść sobie fajnie na łące, zjeść coś, napić się piwa ewentualnie lub izotonika, jeżeli jesteście sportowcami. Czy piwo to jest izotonik? No, różne są teorie, ale też chyba jest izotonikiem. I spójrzcie dookoła. Czyż nie jest pięknie? Zielona trawka, słoneczko, chmurki. Biegnę przed ciebie. Kolejny odcinek mojej trasy jeździ przez wioseczkę Chełm nad Myślenicami. Pięknie położoną. Wygląda, że mieszkają tu ludzie, którzy nie lubią smogu, bo jednak miejscowość leży 300 metrów nad doliną. Ale bardzo wątpię, czy jesteście w stanie kupić tutaj sobie działkę, bo chyba wszystkie już wykupiono. Jeszcze mały kawałek podbiegu, a potem już długi, długi zbieg na Zarabie Myślenice. Ostatni odcinek biegu idzie koło górnej stacji Wyciągu Myślenice Zarabie. Jeżeli jeździcie na nartach, na pewno znacie to miejsce. Piękny widok na Kraków z jedną stronę, z drugą stronę na Tatry. O, jest odpowiednia widoczność. Jest tu również restauracja, z której można skorzystać. I od tego miejsca już tylko w dół, około 3 km na Zarabie Myślenice. A tutaj na prawo otwiera się druga trasa zjazdowa Myślenice Zarabie. Niestety ona jest zawsze nieczynna, nie jest pośnieżona, także nie pojedziecie tędy raczej na nartach. Ostatnio ten ośrodek niestety jest trochę zaniedbany. Po prostu nie spina się ekonomicznie śnieżenie na tej wysokości 300 do 600 metrów nad poziomem morza. Taki mamy klimat w Polsce. Ale za to bieganie tu jest wyborne. Jazda na rowerze również. Także na Chełmie i na Zarabiu lato rządzi. Dzisiaj jest akurat optymalna temperatura, ale wyobraźcie sobie 30 stopni Celsjusza. W tym lesie będzie zdecydowanie chłodniej niż na słońcu, więc ta trasa w zasadzie w 80% biegnie pod drzewami. A tutaj, słuchajcie, miejsce dla tropicieli tajemnic. Chatka o numerze 432.
tutaj kolejna, troszkę ładniej obrudniona. Obszar ten należy w zasadzie do stróży, chociaż jesteśmy między Myślenicami a Chełmem. I tutaj ostatni odcinek tego zbiegu to jest polanka na Zarabiu w Myślenicach. I tutaj kiedyś dawno, dawno temu był wyciąg orczykowy, ale to już inna historia. Troszkę czuję kolana, pomimo dystansu niezbyt długiego. Trzeba będzie jej trochę uruchomić, w sensie przyczepy. To nauczka na dzisiaj, po dzisiejszym dniu. Patrzę na Zarabie, a myślałem, że będzie mnóstwo ludzi, a tu pustka cisza. Czyżby wszyscy wyjechali do Zakopanego chodzić po Gubałówce i po Krupówkach? Jest to wszechmiar możliwe. Mój dzisiejszy czas to 2 godziny 35 minut, 24 km, średnia 9,3 km na godzinę spalony, 1448 kalorii. To znaczy, że mogę zjeść coś smacznego, nie bać się o swoją zgrabną linię. A teraz rozciąganko, bo ważne, żeby te nogi jakoś uruchomić, ponieważ są troszkę pozbijane. Zarabie, jak sama nazwa mówi, ma jedną jeszcze niezaprzeczalną zaletę. Płynie tutaj rzeka Raba, troszeczkę spiętrzona, bo niżej znajduje się Jaz. Fantastyczna woda, nie do końca czysta dzisiaj, ale taka przyjemna, zimna, po prostu chciałoby się tutaj wręcz wskoczyć. I nie mogłem się powstrzymać. Bo naprawdę bardzo smaczne, najfajniejsze lody w Myślenicach, także zapraszam serdecznie. Tutaj mamy Jaz i różne atrakcje na Zarabiu. Teraz jest połowa maja, jeszcze nie ma tak dużo gości, także możecie tutaj wybrać się i nie spotkacie jeszcze tak wielkich tłumów, jak zwykle tutaj się pojawiają środkiem lata. Skiram fan, do zobaczenia, cześć!